Cześć, tutaj Elfik. Jeżeli zależy Wam na tym, aby wynieść Wasze rysunki na nowy poziom detalu, to myślę, że dzisiejszy materiał może Wam się spodobać. Pokażę w nim speed drawing do portretu, który wyświetla Wam się właśnie na ekranie, wraz z dość szczegółowym komentarzem na temat tego, jak rysować w miarę hiperrealistycznie. Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za udostępnianie tego filmiku, ponieważ rysunek, który w nim pokażę, jest do wylicytowania na aukcji charytatywnej. Jak wiecie, z Facebooka i Instagrama zbieramy pieniądze na operację nóżki małego Nikosia. Osoba, która wylicytuje ten rysunek, dostanie nie tylko rysunek, ale poczucie, że bardzo przyczyniła się do odmienienia czyjegoś losu. Dlatego będę naprawdę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie tagować różne osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane tym rysunkiem, na przykład fanów Iana McKellena, który jest właśnie na tym rysunku, albo osoby, które szukają prezentu gwiazdkowego dla kogoś. W zasadzie nie tylko gwiazdkowego, urodzinowego, imieninowego, mikołajkowego. Jeżeli nie jesteście zainteresowani udziałem w aukcji, to proszę chociaż o wysłanie SMS-a. Numer i treść oczywiście znajdziecie w opisie, ponieważ mam świadomość tego, że jeżeli bardzo dużo osób wyśle takiego SMS-a, to już niewielka kwota jest w stanie naprawdę odmienić czyjś los. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby udowodnić, że YouTube to nie jest tylko miejsce, gdzie się wygłupiamy przed kamerą, ale też taki sposób na to, by skupić dużą liczbę osób i dzięki ich pomocy uczynić coś dobrego przy naprawdę niewielkim wysiłku, bo powiedzmy sobie szczerze, wysłanie SMS-a to nie jest wielki wysiłek. O pomoc szczególnie proszę znajomych YouTuberów, którzy mają wielkie serca i fanpage'y, ponieważ jeżeli udostępnicie ten filmik na swoim fanpage'u, to być może będzie nam dużo łatwiej znaleźć osoby, której ten rysunek spodoba się tak bardzo, że zdecyduje się wspomóc Nikosia kwotą dużo większą niż zakładałam, rysując ten rysunek. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania i raz jeszcze bardzo proszę o wsparcie. Razem możemy bardzo dużo. Kiedy tylko zobaczyłam to zdjęcie na profilu Iana McKellena, od razu odczułam wewnętrzną potrzebę przerysowania go. Jeżeli ktoś zna autora tej fotografii, to będę wdzięczna za doinformowanie mnie, bo chciałabym go oznaczyć na zdjęciu. Uważam, że podczas tworzenia rysunków szczegółowych wybór właściwego zdjęcia jest kluczowy. Pamiętajcie, że będziemy się w nie wpatrywać przez kilka dni, a czasem nawet tygodni, a układ zmarszczek danej osoby będziemy pamiętać do końca życia. Nie tylko osoba, którą rysujemy, ale też samo zdjęcie powinno nam się podobać. Światło, cień, kolory, detale. No wiecie, musi mieć po prostu to coś, co nas przyciąga. Zanim siądziecie do pracy, polecam się wyciszyć i odstawić wszelkie rozpraszacze uwagi. Tak, smartfona też. Można sięgnąć w tym czasie po książkę czy kolorowankę i pooglądać reprodukcję ulubionych rysunków hiperrealistycznych. Kiedy osiągniemy odpowiedni nastrój, można wreszcie brać się do pracy. Kredki, które bardzo dobrze się blendują, zazwyczaj są dość pyliste, dlatego warto cieniować obrazek od lewej do prawej, jeżeli jesteśmy praworęczni, lub od prawej do lewej, jeżeli jesteśmy leworęczni. Niestety zazwyczaj oznacza to, że rysunek zaczynamy cieniować od najmniej emocjonującego fragmentu, czyli tła. Pamiętajcie, by nie robić go na szybko. Cieniujemy powoli i starannie, zaostrzonym szpicem kredki i najlepiej postarać się przy tym zrelaksować, tak jak wiecie podczas kolorowania kratek w zeszycie podczas przydługiej lekcji. Ze względu na pylistość kredek pamiętajcie, by co jakiś czas myć ręce. Tak wiem, to rada jak od Rysia z klanu, ale naprawdę nie chcecie, żeby po kilku dniach pracy znaleźć na rysunku plamę, która jest niemożliwa do usunięcia. No, skoro mamy to już za sobą, to przejdźmy do cieniowania skóry, czyli do tej najtrudniejszej części. Przynajmniej dla wielu, ja akurat lubię cieniować skórę. Twarz Iana jest usiana zmarszczkami, które podzieliły ją na mniejsze fragmenty i to bardzo ułatwiło mi sprawę. Aby przyspieszyć pracę, można wykonać sobie podkład za pomocą promarkerów, tak jak zrobiłam to na przykład w przypadku portretu Sherlocka, ale tym razem działałam wyłącznie kredkami. Zazwyczaj cieniowanie rozpoczynam od kredek najciemniejszych. Przeanalizowałam filmy mistrzów kredek i zauważyłam, że większość z nich robi podobnie, ale jeżeli Wam pasuje inna kolejność, w porządku, ja nie zmuszam. Jeżeli zależy Wam na takim hiperrealistycznym efekcie, to musimy pokryć papier tak, żeby nie było prześwitów. Oznacza to, że kredki powinny być cały czas dokładnie zastrugane. I niestety muszę przyznać, że to sprawia, że one bardzo szybko się zużywają. Wybierzmy sobie do
rysunków hiperrealistycznych papier sztywny, żeby nam się nie pogiął, ale dość gładki, żeby można było go dokładnie pokryć. Istnieje bardzo dużo rodzajów papieru, a gramatura i faktura to nie są jedyne czynniki. Dlatego jeżeli traficie na taki, który sprawdził się z waszym rodzajem kredek, to koniecznie go sobie zapiszcie. Ja dziś pracowałam na papierze Canson 120 gramów i ten ten rodzaj wyświetla wam się właśnie na ekranie. Sztuka realistycznego rysowania polega na tym, by skopiować na kartkę to, co mamy przed oczami. Tak wiem, to brzmi banalnie, ale wiele osób, ponoć większość, myśli za pomocą symboli i z tym kopiowaniem ma właśnie problemy. O tym, jak to rozwiązać, opowiadam w filmach poświęconych książce Betty Edwards. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to polecam nadrobić, bo to naprawdę odmienia sposób myślenia. Dziś jednak zajmujemy się rysunkiem hiperrealistycznym, nawet jeżeli mój rysunek tylko aspiruje do hiperrealizmu, a nim nie jest. I tutaj dodatkowo przyda nam się cierpliwość i wprawna ręka. Każdy kolejny rysunek będzie coraz lepszy, ale nim to nastąpi, czekają nas długie godziny spędzone na tworzeniu. Aby nie był to czas zmarnowany, można w tym czasie słuchać audiobooków. I można oczywiście zapytać, jaki jest sens w tworzeniu tego typu rysunków, skoro to nie jest sztuka. Odpowiadam. Człowiek potrzebuje hobby, żeby nie zwariować. Potraktujmy więc rysunek hiperrealistyczny w kategorii pasji i alternatywy dla scrollowania wykopa. W bonusie zdarza się czasem, że osoba, której narysowaliśmy portret, wrzuca sobie nasz rysunek na swoje konto na Instagramie i Twitterze, a jeżeli akurat jest to znany aktor, którego uwielbiamy, to ja wam gwarantuję, że poziom szczęścia wzrasta do niewyobrażalnego poziomu. A jeżeli dodatkowo taki rysunek może przyczynić się do uratowania od amputacji nóżki małego chłopca, który też kiedyś będzie realizował swoje marzenia, to radość jest jeszcze większa. Wyobraźcie sobie, że gdyby każdy z moich 70 tysięcy widzów płacił 10 zł, to już dawno mielibyśmy całą potrzebną sumę. Więc co wy na to, żeby takie akcje robić częściej? Koniecznie dajcie mi znać, co o tym sądzicie. No dobrze, ale wróćmy do rysunku, bo w końcu to o nim jest filmik. Osiągnięcie takiego efektu, jaki widzicie na ekranie, wymaga poświęcenia uwagi każdemu detalowi, nawet złamanemu paznokciowi czy błyskowi światła, który odbił się w atłasowym krawacie. Efekt wow tworzą zazwyczaj właśnie plamy światła. Te większe można wymazać gumką, tak jak to zrobiłam w portrecie Lany Del Rey, albo dorysować je białą kredką, bo dobrze zastrugane białe kredki z dobrych zestawów potrafią zdziałać cuda. Najdrobniejsze detale z kolei można dodać białym żelopisem. Ja mam taki z sakury i kupiłam go w sklepie plastycznym. Zwykle leżą przy kasach. Żelem uzupełniłam nie tylko bliki w oczach, ale dokładnie poprawiłam nim całą twarz. I na przykład konturuję nim zmarszczki, czy dodaję plamki światła na płytkach skóry. Nie wiem, jak to coś się dokładnie nazywa, ale wiecie, skóra jest podzielona na takie bardzo drobniutkie trójkąciki, jak tak patrzę w zbliżeniu, a zwykle każdy z nich rysuję osobno, kiedy mi się chce. A tym razem akurat mi się chciało. Pamiętajcie, że fragmenty zrobione żelopisem można potem przyciemnić, jeśli wyszły zbyt jasne. Ja tak zrobiłam na przykład na brodzie. Okej, widzę, że ten filmik już teraz będzie bardzo długi, a ja mówiłam bardzo szybko, a i tak nie udało mi się zawrzeć wszystkich informacji, które chciałam. Dlatego koniecznie dajcie mi znać, jakie konkretnie rzeczy powinnam omawiać w swoich filmach. Jeżeli chcecie, by wasze rysunki były bardziej realistyczne, to w opisie linkuję wam materiały na ten temat. Spróbujcie na ich podstawie wykonać własne prace, a potem wrzucajcie je na grupę Elfoczki, gdzie na pewno znajdą się osoby, które doradzą, co można poprawić. I koniecznie publikujcie je na Instagramie, bo może pewnego dnia ktoś sobie wasz rysunek udostępni i będzie wam bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam, Elfik. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego rysunku albo aukcji charytatywnej, to oczywiście śmiało piszcie, postaram się regularnie na te pytania odpowiadać. Bardzo zachęcam was do informowania innych o tej aukcji, ponieważ zostały już tylko 3 dni, a liczę na to, że ten rysunek znajdzie jakiegoś nowego właściciela. Możecie też tagować Iena, może podpiszę ten rysunek, to wtedy będzie bardziej wartościowy na aukcji. Pamiętajcie, zostały nam jeszcze tylko 4 dni. To trzymam za was kciuki i pozdrawiam ekipę z Patronite, w szczególności Franceskę. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze, bierzcie udział w aukcji tego rysunku, dawajcie łapki w górę. To wszystko? I jeszcze wiele innych rzeczy, o których zapomniałam. Cześć!
Thank you.